Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek Nissan X-Trial. Nissan był zapisany w zasadzie na wymianę oleju w automacie, natomiast jak pierwszy raz przyjechał tutaj do nas właściciel, zauważyliśmy raz wyciek tutaj z półosi i dwa fatalnym stanie zawieszenie hamulce. Tutaj tak, stworzeń, widać tu jest gumka rozwalona, no i ma luz, nie wiem czy tak widać, góra, dół jest luz. I tutaj właścicielowi powiedziałem, że wymieniamy cały wahacz. Raz, że koszt całego wahaczu nie jest jakaś duża, natomiast żeby uniknąć takiej sytuacji, jak tutaj sobie wymieniał z strony lewej, czyli wprasowania do tej cienkiej blaszki i potem spawania tego tutaj też spawali, zamówiliśmy dwa wahacze. Dodatkowo też nieplanowane przekładnia kierownicza, stan agonalny. Luz taki, że nie wiem jak właściciel nie czuł tego. No mówił, że coś tam mu się dziwnie to auto prowadzi. Może by zbieżność ustawić, a może by zbieżność ustawić trzeba zrobić zawieszenie. Hamulce, klocki, tarcze do wymiany. I tutaj tak, półoś do wymiany. I z tyłu zawieszenie. Tutaj widzę, że te śruby wyszły same, czy żeście cieli też? Nie, znaczy jedną stronę ucięliśmy, ale jak się rozgrzało, to się dało to wybić. Wykręciło się koniec. Tak, z drugiej strony było cięte to wszystko. Dokładnie. Raz widzicie, w jakim stanie są tutaj te wszystkie tulejki. Od nowości właściciel mówił, że nic z tyłem nie ruszał. O, tutaj też dodatkowo mówiłem, że tu jest dosyć dużo korozji na tych wahaczach. I tak, to było jeszcze w planie. Widzicie tutaj cięte śruby. Bałagan jak fix, bo naprawdę walka dzisiaj jest ciężka z tym samochodem. Tak, mieliśmy odpuścić wymianę tych elementów. Są pokorodowane, natomiast tuleje nie istnieją. Tutaj popatrzcie. Tuleje nie istnieją, tak zniszczone, że masakra, też trzeba było to wszystko ciąć. Dodatkowo ktoś tutaj założył już nowe szczęki, natomiast tarcze osłonowe są całkowicie skorodowane i w ogóle się nie trzymają. Druga się rozsypała, zresztą. Tak, zresztą tutaj już jest nowa założona. Widzicie, tutaj takie całe wahacze kupiliśmy, koszt wcale nie jest duży. Dodatkowo zamówiliśmy tarcze osłonowe, tutaj przychodzi taki komplecik. Przełożyliśmy, odczyściliśmy wszystkie elementy, które tutaj były montowane wcześniej. Boski też mówił, że co tam się działo z tymi hamulcami, bo mówię, że coś nie miały prawa pracować. Wcześniej robił, ale jest strasznie dużo smaru miedzianego. Czyli bardzo dużo smaru tutaj miedzianego. Gdzie widać? Na tej stronie. O, tutaj widać. Tak. Wszystko w smarze i na tamtej stronie na okładzinach wszędzie był smar. Tak, czyli tutaj Boski to poprzezbrajał wszystko. Piasty poprzezbrajał, szczęki poczyścił, elementy montażowe poczyścił i wymienia to. No, tutaj mamy to wszystko poczyszczone, jak widać. Tarcza osłonowa nowa i razem to przychodzi, fajnie to jest zrobione. Z umocowaniem tego jarzma. Jarzma, tak, to jest jako jarzmo i to od razu przechodzi przez piastę, tak? To jeszcze jest taki naczynnik ABS mocowanie. Tak, to jest stare. Tutaj mamy nie, to my pokazywali? To jest lewy, tam jest prawy. Tak, ten, to tutaj wam pokazywałem, gdzie cieliśmy. Tarcz do tak zwanej lisicy, tych blaszek poszło bardzo dużo, tak? Ile poszło? 4-5? Jak my to liczyli? Nie wiem, szczerze. Pan Jasiek częścią. Tutaj mamy już tak, część wahaczy mamy już założonych. Nowy wahacz. Nowa śruba regulacyjna, nowa śruba regulacyjna, nowy wahacz, nowy wahacz, nowe łączniki, gumy są przełożone, natomiast jest tyle korozji, że to wszystko, kurde, ale i błota. On się luźno kręcił wcześniej. Tak. A teraz jest. Nie ma luzu. Jest sztywno w miarę. Tak, tutaj mamy zresztą te stare gdzieś widziałem, bo na ziemiach tutaj są. Też chyba nie były nigdy wymieniane. Wszędzie pełno korozji. I tak, najpierw zaczęliśmy od demontażu kołyski, bo zależało nam na szybkiej regeneracji, bo chcieliśmy kupić już zregenerowaną, nie było nigdzie dostępnej.
Wysłaliśmy do znajomych, zawieźliśmy na do znajomych. Znajomi powiedzieli, że na jutro nam to ogarną. Także... Przekładnia będzie jutro. Przekładnia będzie jutro, wahacze już są, klocki tarcze są. Tylnie zawieszenie jest. Myślę, że dzisiaj od rana tej Boski z Panem Jaśkiem zrobili tą najgorszą robotę. Nie w sumie. Bo no, cięcie, demontaż tego wszystkiego. Śruby nie chciały ogólnie współpracować, trzeba było używać palnika. Tutaj też widzicie, że będzie trzeba to wszystko rozbierać, tak, czyścić, bo to wszystko jest korodowane. Prowadniczka też tam u góry stoi, więc tutaj przy okazji, a tutaj właściciel powiedział, nie będę was poganiał, zróbcie to dokładnie, zróbcie to solidnie, bo faktycznie z tym autem nie było robione już bardzo długo. Geometria mówi, że chyba nigdy nie była ustawiona, jak on pamięta. Więc tutaj jak najbardziej się należy. Także działamy. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy, cześć.